Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj zabierzemy Was na wyprawę w Beskid Niski. Jest to ostatnia, przynajmniej na jakiś czas, wyprawa nas i naszego ukochanego Elteka, ale wspólnie z Łukaszem myślimy, że należy ona do jednych z najlepszych. Dlaczego? Dowiecie się z dzisiejszego vloga. Wszędzie dobrze, ale w Elteku najlepiej. Witam Was bardzo serdecznie z pokładu Elteka. Z tej strony Łukasz. Podróżowanie przez V. Tak jak w zeszłym tygodniu zapowiadałem Wam, nie będzie w tą niedzielę, dzisiaj nie będzie vloga z budowy kampera, ponieważ zawieźliśmy go do lakiernika i na minimum tydzień został samochód nam odebrany, zresztą pozostawiony przez nas u lakiernika, który będzie tam przede wszystkim zmieniał tylnie drzwi, czym naprawiał tylnie drzwi, mnóstwo rzeczy lakierował, usuwał jakieś odpryski, rdze i tak dalej. Więc w związku z tym, że samochodu nie mamy, to nie mamy co budować i jedziemy na wycieczkę. Przygotowujemy teraz vana, pakujemy wszystkie rzeczy, nalewamy wodę i śmigamy, bo jest ładna pogoda. I was wandering round town in a city of gold when I was struck. Cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air. Ostatnio Wam pokazywałem tą pompkę, jak byliśmy u Wadowskich. I to jest pompka, która już 3 lata pompuje wodę i się w ogóle nie zepsuła ani razu. Cały czas pracuje, więc to jest najprostsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o wodę w kamperze. Trzeba kupić taki kran z przyciskiem, pod spodem włożyć baniak z wodą i po problemie. Nic, żadnej instalacji wodnej trzeba robić, więc jak ktoś nie chce sobie utrudniać życia, chce po prostu szybko, łatwo zamontować wodę w kamperze, to kup sobie taką pompkę niemiecką i załatwiona robota. Kasia, co tam robisz? Nie. Co mi jest? Żarełko. O. Nie wiem, jak to włączę. Czy na prąd mogę? Na prąd włączę. Jest słoneczko. Poważamy prądu, a prądu. Ho, ho, ho. Dostaliśmy takie wspaniałe rzeczy. Po prostu to są maty. Nie, maty. Termo. Termoizolacyjne, które można dać na okno. I my przez 3 lata cierpieliśmy z tym, co ja stworzyłam. Pokaż, jaką mamy jeszcze teraz tutaj ładną zasłonkę. A to jest po prostu idealnie przylega do naszego okna. Jest uszyte na miarę, na przyssawki. Uszyte nic nie widać z wewnątrz, nic nie widać z zewnątrz. Właśnie idę wyrzucić te stare, które jeszcze tam wiszą i których pozbędę się z tak olbrzymią radością i przyjemnością. One były już zniszczone. Ja Wam muszę powiedzieć właśnie, że jak wyruszyliśmy, to Kasia uszyła takie zasłonki, Alufoxa obszyła czarnym materiałem i niestety to nie poszło za dobrze, bo tam to się odklejało, potem był jakiś magnes, potem coś tam, potem doszywane coś i to była po prostu udręka. Najgorsze jest to, że to strasznie szeleści, że ten alufok zużyty, po prostu zgięty szeleści, a my mieliśmy go przy głowie, więc co noc cały czas szeleszczało, spadało to. To było coś, czego nienawidziliśmy w tym samochodzie, ale nie było opcji, żeby kupić nowe, żeby zamontować, bo my mamy takie nietypowe te okna. No i niedawno się odezwał do nas jeden z naszych widzów, który szyje na miarę. Oni szyją takie maty. Ja mówię, słuchaj, że szyj to po prostu, a my to pokażemy nawet u nas we vlogu, bo to jest coś, czego w kamperze nie było. My chcieliśmy otwierać taką firmę w ogóle 2 lata temu z Kaśką. Chcieliśmy szyć sami takie maty, ponieważ nie było takich produktów na polskim rynku, takich na zamówienie po prostu, żeby to pasowały idealnie, a te, które były dostępne w sklepach karawaningowych, to jest po prostu za miliony monet. No i na szczęście się odezwali do nas widzowie, uszyli nam tutaj to okno na tył, naprzód i jeszcze do nowego durka to też będą. Więc jeżeli ktoś z Was myśli nad tymi zasłonkami do okien, to możecie się z nimi skontaktować i Wam uszyją. Świetne, świetna sprawa. Bardzo dziękujemy i jesteśmy no mega zadowoleni. You looked away before I could say that all I want is you and to be near, standing where you are. I'll give you my heart, peace when we're apart. But then he walked by.
by. You see, walked by and started to smile. Got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. Czekaj, czy odpali? W takiej przerwie? Uwaga. Eltek jest niezawodny po prostu. To jest niezawodny samochód. To, że mamy drugiego vana, że mamy starego kamperka i że możemy na chwilę się wyrwać z całego tego ambarasu, z budowy, jechać gdzieś na wycieczkę. Także korzystamy właśnie z tego, że majówka trwa. Właściwie no, dla niektórych się skończyła. No jest w każdym razie początek maja, więc świętujemy majówkę. Majówki są. Ja widziałem dwie majówki, jak śpiewali koło kapliczki. Tak. No więc korzystamy z tego pięknego miesiąca i ruszamy na wycieczkę, zaczynając od naszego ukochanego Beskidu niskiego. Może dlatego, że my jesteśmy tacy niscy, dlatego my lubimy niski Beskid. Bo jakbyśmy byli na przykład wysocy, to moglibyśmy lubić Tatry wysokie. A ja nie lubię Tatr wysokich, bo nigdy tam nie byłem. Ale Beskid niski bardzo lubię. Surfing on a wave of good feelings. Well, it's just another Friday in paradise. So bring your A game, 'cause you know this party won't stop. We can never run out of time, sipping strawberry lime. You know I wanna share it with you. Przyjechaliśmy na miejsce naszego pierwszego noclegu. Dzisiaj zatrzymujemy się na takim parkingu leśnym. Tu jest także miejsce do robienia ogniska. Jest to specjalnie przygotowane, także na pewno możemy tu stać. Zresztą już tu kiedyś nocowaliśmy. No i fajna miejscóweczka. Co prawda przy drodze, ale nie ma tutaj ruchu za dużego, także myślę, że spokojna noc przed nami. Zawsze jak się po dłuższym czasie ta lodówka stoi, przynajmniej tam tydzień albo dwa nieużywana, to potem bardzo ciężko ją odpalić na gaz. I wybucha w ogóle. Już się nie mogę doczekać, aż odbierzemy tą lodówkę taką elektryczną z szufladami. Noc spędziliśmy w okolicach miejscowości Banica i Krzywa na parkingu leśnym. I do późnego wieczora siedzieliśmy jeszcze właśnie przy herbacie, rozmawiając, grając w gry, ale wtedy kamera już była wyłączona. Poranek przywitał nas pięknym słońcem, dlatego zaraz po śniadaniu ruszyliśmy w drogę, bo dzisiaj planowaliśmy odwiedzić jeden z najpiękniejszych cmentarzy wojennych, który znajduje się w okolicach miejscowości Regietów. Idziemy sobie do stolicy. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnapped me.
wiem, czy Kasia wam już mówiła, jaka była noc. Noc była cicha i spokojna, nie było nam zimno i wydaje mi się, że jest to efektem też tych mat termoizolacyjnych, bo od okien w ogóle nie ciągnęło zimnem, nawet taką zimną noc w Bieszczadach, więc chyba te maty działają, czy na pewno te maty działają. Ja jestem w kurtce, bo mocno wiatr wieje, więc przed chwileczką byliśmy zrobić kilka nagrań i po prostu tak strasznie wiało, że ubrałem sobie zimową kurtkę, więc dzisiaj mam okulary przeciwsłoneczne, zimową kurtkę, piękną słoneczną żonę. Słoneczna żona nie ma kurtki. No bo słoneczna żona ma okulary przeciwsłoneczne. Jest załadowana energią i miłością. Jedziemy dalej. I was one rich little girl, daydreamer, looking at me. Take me back, all the way back to the days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer. Moi drodzy, dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy teraz na cmentarzu wojennym z 1918 roku. Cmentarz zwany Rotunda, ponieważ jest na kształt koła, zresztą to zaraz zobaczycie. Został on zaprojektowany przez słowackiego artystę w 1918 roku o nazwisku Jurkowicz. Co odróżnia ten cmentarz od innych zlokalizowanych na tym terenie, a muszę wam powiedzieć, że jest dosyć dużo tutaj cmentarzy, bo zarówno z I wojny światowej, z II wojny światowej, później z przesiedlenia ludzi i wysiedlenia w zasadzie stąd jest dość dużo cmentarzy, natomiast ten jest usytuowany na szczycie góry, pośrodku lasu i no żeby tutaj dojść, to trzeba po prostu pokonać, jak widzieliście przed chwileczką, kawał drogi. Nam mniej więcej wyjście na górę zajęło pół godziny. Nie da się chyba tutaj, z tego co widziałem, nie da się wjechać samochodem. Także kijki, buty,
i taki przyjemny marsz przez las, żeby dojść do miejsca. Ale warto, bo naprawdę jest bardzo ładne. Nie widziałem jeszcze takiego cmentarza wcześniej. To co znamienne, na wielu tych cmentarzach leżą obok siebie żołnierze, którzy kiedyś walczyli przeciwko sobie. Idealnym przykładem jest rotunda, gdzie spoczywają żołnierze armii austro-węgierskiej, a także obok nich ci z armii rosyjskiej. Chciałabym dodać jeszcze jedną uwagę, ponieważ cmentarz znajduje się na górze, która nazywa się również Rotunda. Ta góra ma 771 metrów wysokości, a swoją nazwę zawdzięcza kształtowi, który kiedyś był o wiele lepiej widoczny, bo była niezalesiona. W drodze powrotnej trafiliśmy na bazę studencką namiotową i zobaczyliśmy tam kilku biwakujących. My jednak nie zatrzymaliśmy się tam, a ruszyliśmy w dalszą drogę, ponieważ chcieliśmy zobaczyć jeszcze cerkiew w miejscowości Świątkowa Mała, a potem planowaliśmy dojechać do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Kiedy ruszyliśmy, wyznaczyliśmy standardowo trasę na mapie. Kiedy już jechaliśmy, okazało się, że ta trasa prowadzi przez drogę nieasfaltową, przez taką zwykłą drogę leśną. Było już trochę za późno na zawracanie i stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zobaczymy, gdzie ta droga nas zaprowadzi i trzymaliśmy kciuki, że będzie ona przejezdna dla naszego LTK. Okazało się, że była to jedna z piękniejszych tras, jaką przejechaliśmy. Początkowo wiodła przez zalesioną górę, a potem przez ciche i piękne doliny. I te doliny kiedyś zamieszkiwali Łemkowie. Były tam całe wsie. Świadczą dzisiaj o tym przydrożne kapliczki, które kiedyś stały na skraju pól i miały chronić właśnie te pola, zapewnić im szczęście i błogosławieństwo. I świadczą o tym również wolnostojące drzwi, które są pewnego rodzaju instalacją artystyczną, upamiętniającą właśnie łemkowskie wsie i ich trudny los. Moi drodzy, jesteśmy teraz w miejscowości Zyndranowa. Znajduje się tutaj Muzeum Kultury Łemkowskiej. Przyjechaliśmy zgłębić temat Łemków, niegdysiejszych mieszkańców tutejszych ziem. Niestety muzeum jest dzisiaj zamknięte, dlatego będziemy musieli tutaj jutro wrócić, ale zdecydowaliśmy się, że nie będziemy odjeżdżać za daleko, tylko po prostu najbliższy jakiś parking, jakiś taki skrawek pola, który znajdziemy, no to tam się po prostu rozbijemy sobie nasz obóz i jutro z samego rana albo przed południem tutaj przyjedziemy. Pokażemy Wam relacje z tego muzeum, jak też resztę tego, co tutaj kręcimy, dopiero za tydzień, ponieważ w tym filmie już się nie zmieści wszystko, a w przyszłym tygodniu chcemy zrobić taki film, do którego przygotowujemy się już ponad roku.
trzy razy już tutaj byliśmy w tych okolicach i za każdym razem zbieraliśmy materiał na później. Chcieliśmy zrobić taki materiał o parkach narodowych zlokalizowanych w tej okolicy. Także jeżeli komuś się podobały dzisiejsze widoki, to zapraszam na przyszły tydzień, bo będzie jeszcze więcej. Będzie dronik, będzie po prostu cud, miód, łącznie z Bieszczadami i tak dalej. Także zapraszam Was już teraz na przyszły tydzień. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność, za to, że nas oglądacie, wspieracie, komentujecie, dajecie łapki w górę i dajecie znak, że jesteście. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam w imieniu swoim i mojej cudownej małżonki Katarzyny. Ja także Was pozdrawiam bardzo, bardzo mocno i dziękuję za to, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał, że Was może zainspirował do podróży. Jeśli tak, dajcie nam znać w komentarzach. Przygotowałam także dla Was nietypową końcówkę, ponieważ odkąd ja montuję filmy, staram się, żeby nasz vlog opowiadał jakąś historię, był taki spójny, ale równocześnie widzę też czasami jakieś śmieszne sytuacje, nasze nieudolne próby nagrania czegoś właśnie, tak żeby zabrzmieć mądrze i zarazem, żeby nie popełnić błędu. I pomyślałam, że dzisiaj na końcu vloga zrobię taką pilotażową próbę umieszczenia no, kilku takich fragmentów, które no, nie weszły do vloga, wydają mi się w jakiś sposób zabawne. Trochę na zasadzie bloopersów, nie wiem czy znacie, ale właśnie na YouTubie można zobaczyć takie śmieszne sceny zza kulis. Także dzisiaj zapraszam Was na jeszcze taką końcóweczkę. Dajcie nam znać w komentarzach, czy coś takiego Wam się podoba, czy chcielibyście coś takiego widzieć częściej. Jeśli tak, to raz na jakiś czas będę właśnie zamieszczała takie zakulisowe sceny. To tyle. Trzymajcie się. Życzę Wam pięknego tygodnia. Pozdrawiam jeszcze raz. Hej! Witajcie, moi drodzy. Dotarliśmy... 3-4. Dotarliśmy na szczyt. Chyba jakiś szczyt, nie mogę powiedzieć słowa szczyt. Szczyt. Dotarliśmy na górę, jesteśmy na cmentarzu wojennym Rotunda. Rotunda od nazwy jego kształtu, no jest po prostu na band na. Moi drodzy, dotarliśmy, jesteśmy na szczycie. Moi drodzy, dotarliśmy, jesteśmy na cmentarzu wojennym Rotunda, ponieważ jest zbudowany na planie koła, zaprojektowany przez słowackiego, jeszcze raz. Jest to bardzo stary cmentarz wojenny z 1918 roku, zaprojektowany przez słowackiego artystę o nazwisku Jurkiewicz. Jurkowicz. Kogo to interesuje? Zaprojektował go słowacki artysta o nazwisku Jurkiewicz. Niestety muzeum jest dzisiaj zamknięte, dlatego będziemy musieli tutaj wrócić w przyszłym tygodniu.